Proszę, proszę. Wygląda na to, że dziewczyny robią sobie testy ciążowe. To takie ekscytujące. Ale pozytywny wynik testu ciążowego może być powodem do świętowania albo frustracji. Spójrzmy na te dwie przyszłe mamy. Zobaczmy, czym się różnią. Jedna jest odważną buntowniczką, a druga to słodki aniołek. Ciąża może powodować różne trudności. Na przykład opuchnięte stopy. Basia używa delikatnego urządzenia do masażu. Ach, te miękkie kuleczki są takie słodkie. Moje stopy będą w raju. Wow! Ach, te poduszeczki są takie mięciutkie. Jak miło. Alicja ma ten sam problem. Ale ma zupełnie inne rozwiązanie. Kujący masażer z ostrymi igłami. To jej przyjaciel. Na sam widok aż boli. Co tu dużo mówić? To twarda dziewczyna. Niestety nawet w ciąży trzeba sprzątać. Basia ostrożnie sprząta kurz. Gdy nagle... Papierek! Na podłodze! Muszę go podnieść. Natychmiast! O-o, to nie będzie łatwe. Jej ukochany wrócił z pracy. Oczywiście jest gotów pomóc Basi. Ale ona nie chce jego pomocy. Sama sobie poradzi. Nawet jemu trochę pomoże. Ale Alicja nie ma takiego zamiaru. Na podłodze jest papierek. I co z tego? Po co się męczyć, skoro możesz poprosić męża o pomoc? To Marcin. Ja mam to sprzątać? Niby jak z takim brzuchem. Działa jak magia. Tak się składa, że Marcin to też świetna podpórka na stopy. Ale to nie jest jego ulubiona rola. Spacer na powietrzu to świetne zajęcie dla przyszłej mamy. Natura cię uspokaja i poprawia ci humor. Basia aż promienieje. Ale robi się zmęczona. Potrzebuje znaleźć miejsce na odpoczynek. O, jest ławka. To świetne miejsce na odpoczynek i marzenia o macierzyństwie. Ale taki spokojny wypoczynek nie jest dla każdego. Ta impreza jest super! I zgadnij, kto na nią przyszedł. Przyszła mama Alicja. Wszyscy są zaskoczeni, ale nie na długo. Ta dziewczyna to pierwsze skrzypce każdej imprezy. Bez niej nie byłoby tak fajnie. Juhu! To się nazywa impreza! Słuchanie muzyki podobno dobrze wpływa na dziecko. Basia słucha klasycznej muzyki dla dobra jej maleństwa. Czy to nie jest przyjemne? Na pewno ci się spodoba. A co z Alicją? Z jej słuchawek wydobywa się hard rock. I dziecko też musi go słuchać. Ale jest za cicho. Podkręć głośność na maksa. Buja! Wszyscy lubią chodzić do kina. Łącznie z naszymi przyszłymi mamami. Też chcą wejść na premierę, ale żeby usiąść na swoich miejscach,
będą musiały się przepchnąć. Zróbcie miejsce ciężarnym. Dobrze, że Basia jest z tyłu. Jest uosobieniem dobra i słodyczy. Ale też dała radę narobić chaosu. W międzyczasie Alicja zaczyna wojskową operację. Hej, nie wiecie, że to miejsce dla ciężarnych? Dalej, złaźcie! Spaduwa! Sprawdźcie bilety, zanim sobie usiądziecie. Dobrze, że ta para nie jest konfliktowa. Alicja, weź głęboki oddech. Uspokoisz się. O-o, ta para znów wybrała złe miejsca. Proszę przesunąć nogi. Nie ma co zadzierać z ciężarnymi. A może się zabawimy i pójdziemy do studia malowania ciał? Jak nie teraz, to kiedy? Zapewne możesz zgadnąć. Dziewczyny są zupełnie inaczej pomalowane. Dla Basi coś ładnego i słodkiego. A Alicja ma coś ciemnego i chaotycznego. No tak, czego się spodziewaliście? Kochana mama z sąsiedztwa i szalona rokowa matka. Wybór ubranek dla dzieci to świetna zabawa. Aha. Basia dobrze się bawi. Te miękkie różowe ciuszki są takie słodkie. Idealne dla malucha. O, mała pasująca grzechotka. Oczywiście też jest różowa. I ładne dekoracje do łóżeczka. Serca, pastelowe kolory. Jest idealnie. A Alicja? To inna historia. Aha. Żadnej nudy. Kolce na śpioszku? Oczywiście. I żadnych białych pieluch. Yeah. Gwiazdy i pająki. Atmosfera w tym pokoiku bardzo pasuje do Alicji. Zdrowe odżywianie to klucz do dobra dziecka. Basia próbuje jeść tak zdrowo, jak się da. Chce mieć zbilansowaną dietę. Ale Alicja nie boi się fast foodów. Frytki, burgery i cola. Nie wiem, czy są w nich jakieś składniki odżywcze dla mamy albo dla dziecka. Ale Alicji to nie przeszkadza. Smakuje jej. A szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. Czas nauczyć się, jak zająć się dzieckiem. Basia używa małego misia, żeby nauczyć się, jak zakładać pieluszki. Ten obiekt testów musi to przeżyć. Okej, zaczynamy. Początki zawsze są trudne. Dobrze, że pluszaki nie płaczą. Nie martw się, Basia. Nauczysz się. Ciekawe, jak rozwija się macierzyńska mądrość Alicji. W końcu też musi umieć zmieniać pieluszki. Na czym poćwiczy? Cóż, to będzie obiekt jej testów. Jej własny mąż. Biedak, nie ma pojęcia, co go czeka. Nie, 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 nie możesz eksperymentować na ludziach. To nielegalne. Ale próby jego ucieczki na nic się nie zdają. Marcin, stary, to nie ma sensu. Poddaj się. Basia czeka, aż jej mąż wróci z pracy. A oto on. I przyniósł kwiaty. Ach, Jacek, to takie piękne. Ale jej hormony mają inne zdanie. A nastrój Basi diametralnie się zmienia. Tak, nawet ta mama nie zawsze jest taka słodka.
Lepiej zmykaj, bo oberwiesz. Co za zbieg okoliczności. Marcin też przyniósł żonie kwiaty. Ale znając Alicję, jej reakcja może być niespodzianką. Chyba, że... Naprawdę? Tak! Tak, jest miło i cudnie! Alicją w końcu też sterują hormony. A gdzie się podziała jej dawna dzikość? Alicja, dobrze się czujesz? To naprawdę jest cud życia. Co sądzisz o tym filmiku? Znasz jakieś przyszłe mamy? Są słodkie czy twarde? Daj nam znać w komentarzach! I nie zapomnij dać nam lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych, śmiesznych skeczy od Trum Trum Wow!